Ślub Natalii i Marcelego zbliża się wielkimi krokami. Na szczęście mam takie poczucie, że sytuacja jest opanowana, a plan działania ustalony. Na dziś mam jedno zadanie bojowe. Muszę zadbać o stylizację najważniejszych kobiet. Dziś Dzień Piękności. Cześć Natalko. Cześć Iza. Ty jest moja mama Marzena. Dzień dobry, bardzo miło. I mama Marcelego, Danuta. Witam. No dobrze, drogie mamy, to jest wieszak z sukniami. Proszę, pooglądajcie sobie, powybierajcie te, które najbardziej wam się podobają i będziemy mierzyć. Mama Marcelego wybrała suknię z dekoltem w łódkę, z peleryną doczepioną do linii ramion i delikatnymi koralikami. Mama Natalii wybrała suknię w kolorze seledynowym z dużym rozporkiem i bogato zdobioną górą. Zapraszam, przebierzcie się. Mamy pary młodej, powinny wyglądać bardzo elegancko i powinny wyróżniać się wśród gości. Zaczynamy od pani Marzenki. Bardzo proszę. No nie wiem, jeszcze nie jestem na 100% przekonana. Moja mama ma dosyć specyficzny gust i ciężko jej dogodzić, a chciałaby wyglądać w tym dniu wyjątkowo. No dobrze, czyli mama się jeszcze zastanawia, a my poprosimy panią Danutę, żeby się teraz przejrzała i poopowiadała, jak jej się podoba. Nie jestem jeszcze do końca przekonana, czy akurat w takiej chciałabym być w tak ważnym dniu dla mojego syna, w dniu jego ślubu. Także jeszcze chciałabym przymierzyć sobie inną. Drugi wybór mamy Natalii to suknia w kolorze fioletu z plisowanym dołem, wykonana z tkaniny z brokatem. Piękna suknia. Śliczna. Jestem pewna, to będzie ta suknia. Zdecydowałam się na suknię fioletową, ponieważ jest to kolor przewodni naszego wesela. Drugim wyborem mamy Marcelego jest srebrna suknia wykonana z cekinów w kształcie rybki z dodatkowym szyfonowym akcentem na ramieniu. Sukienka jest bardzo piękna, podoba mi się, ale mi się wydaje, że nie na taką okazję jak ślub mojego syna. Wybieram niebieską, dlatego że się czuję w niej bardziej elegancko, tak dostojnie, tak... Naprawdę prawdziwa mama, taka dla pana młodego.